Dzień dobry. Witam, musicie mi pomóc. Musicie znaleźć zabójcę mojej żony. Ale o co chodzi? Spokojnie. 20 lat temu zaginęła. Myślałem, że po prostu odeszła ode mnie. Aha. A teraz się okazało, że ktoś ją zabił, a zwłoki ukrył w naszej piwnicy. No, słyszeliśmy o tej sprawie, tak. No, ale policja prowadzi śledztwo. No, ale oni właśnie myślą, że to ja ją zabiłem. Proszę usiąść. Nie mogę. Zdenerwowany jestem. No, wie pan, proszę się nie dziwić. No, ktoś zamordował pańską żonę, pogrzebał ją w waszej piwnicy, więc policja ma prawo podejrzewać. Ale nie ja to zrobiłem. No, to tym bardziej nie ma się pan czym przejmować, no, jeżeli pan tego nie zrobił. Ale ja im nie ufam. Oni mnie chcą na siłę przymknąć. Na siłę. Dlatego właśnie przychodzę do was, żebyście udowodnili, że to nie ja zrobiłem. No proszę was o pomoc. No dobrze, a ma pan jakieś podejrzenia, kto to zrobił? Nie wiem, może sąsiad z naszej klatki taki nienormalny trochę był. No ale co, on chodził za żoną do kucza, wie co się no, działo? Chodził za nią, chciał się z nią żenić, nie? No sąsiedzi mówili, że taki niegroźny głupek. No ale ona się go bała, nie? Może to on. Proszę was, pomóżcie mi. Dobrze, da nam pan chwilę? No oczywiście, ale pomóżcie mi, proszę. Oskar, poproś pana, no? Dobrze? Zaraz do pana wrócimy. To do sali konferencyjnej tutaj. Dobra, no. Okay. Tutaj proszę. No co o tym myślisz? Co, przychodziłby do nas, gdyby zabił tą żonę naprawdę? No może urabia sobie w ten sposób alibi. No tak, ale ile znasz spraw, w których skazano niewłaściwą osobę? Pomóżmy mu. Jeszcze tego samego dnia detektywi rozpoczynają śledztwo w sprawie zabójstwa żony Grzegorza. Zamierzają porozmawiać z synami mężczyzny, 37-letnim Pawłem, który mieszka z ojcem, i 35-letnim Piotrem, który mieszka sam. O, chłody. Dziękuję. Dzięki. O, przyszedł. No, witaj, synu. To są właśnie detektywi, o których ci mówiłem. Dzień dobry. Poprosiłem ich o pomoc, bo no, taka sytuacja. Panowie, podejrzewamy, że zbrodni dokonał ktoś z bliskiego otoczenia. Będziemy rozmawiali ze świadkami, będziemy szukali motywów. Postaramy się zadziałać tak, żeby było dobrze. Policja uważa, że do zabójstwa doszło 16 maja 2003 roku. To był piątek. Wiemy już, że pan wtedy był w pracy, wy byliście w szkole, potem na treningu. A coś może pan jeszcze pamięta z tego dnia? Coś, co mogłoby nam pomóc? No Piotrek, no pomagaj, proszę. No. Mama chciała nas zostawić, a ja... Nie wiem, zresztą nie obchodzi mnie to. Co ty gadasz, człowieku? Ktoś zabił naszą mamę, nie rozumiesz? Piotrek, ja wiem, że nienawidzisz swojej mamy. Ja też długo jej nie mogłem wybaczyć. Ale ktoś ją zabił. I teraz nic nie, już nie wiadomo. Może wcale nie chciała od nas odchodzić, no. No dokładnie. Jak teraz sobie pójdziesz w cholerę, to możesz już nie wracać. Przestań, Paweł. Co? Niech w końcu dorośnie. A weź ty się w ogóle ode mnie... Panowie! Co? Ej! Panowie, co jest z wami? Chłopaki. Musimy pomóc ojcu, no. Panowie, zastanówcie się. Właśnie staram się pomóc. Staram się postawić go do pionu. Kogoż tam diabli niosą jeszcze? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, badania wykazały, że ciało znalezione w piwnicy to ciało pańskiej żony. Tu jest nakaz zatrzymania. Co takiego? Proszę zachować spokój. Przecież to jest jakaś pomyłka nastąpiła, albo coś, ktoś mnie wrabia, coś się dzieje. Co się tak patrzysz? Przecież nie zabiłem waszej matki. Jestem niewinny.